przerwie ktoś padło pytanie, które można skrócić do tego, jak mówimy, że aktywność Buddy nie jest wytworem ścieżki, czy mądrości Buddy, kaje Buddy nie są wytworem ścieżki, a jak się to ma do modlitwy, którą recytujemy często, na przykład w Chenrezig Puji, ona jest Gewady jecie łokien, syna miesie codzone, syna miesie ledziągła, dampa kuni, tomparsio. Obym urzeczywistnił dwie święte kaje, które pochodzą z nagromadzenia zasług i mądrości. Synam i jesie, z nagromadzenia zasług, synam pochodzą foremne kaje, z nagromadzenia mądrości jesie pochodzi dharma kaja. I modlimy się, że one wytwarzają foremne kaje. Otóż nie, rozumienie jest takie, że nie wytwarzają, tylko te dwa nagromadzenia są właśnie spełnieniem tych warunków, które doprowadzają do tego, że to, co było pierwotnie takim, jakim było od zawsze, żeby mogło się ukazać. To nagromadzenie zasług i mądrości stwarza te warunki, okoliczności do tego, że ta natura Buddy może się przejawić. Rzeczywiście istnieje takie bezpośrednie powiązanie, że nagromadzenie mądrości pierwotnej prowadzi do urzeczywistnienia dharma kai, a zasług do foremnych kai. Znaczenie mądrości równości. Dripsun dakpar nepeyi nyampa nide siwang yin jamdang tugje chedenpe longchi dzoksok dela nang lala sangje topeyce lala, to jest taki lala na początku, to jest niektórzy. Hej lala, uwaga, niektórzy. Tegmen Tsungjur Gangchir Dzy. Umysł oczyszczony z trzech rodzajów zasłon. Oczywiście wiemy, że to są te grube Nimong Pei Drippa, zaciemnienia kleś, emocjonalnych splamień, Siedziej Drippa, zaciemnienia błędnego postrzegania. Dawniej to tłumaczyliśmy jako zaciemnienia niewiedzy, nieświadomość. I wreszcie tutaj było jako Nyomdzuk Drippa te najsubtelniejsze zaciemnienia, czy też w innych rodzajach opisów mówi się o Bakciagi Drippa, zaciemnieniach nawykowych skłonności, ale bardzo często, bardzo wiele tekstów jako te najsubtelniejsze mówi właśnie, że to są te Nyomdzugi Drippa. Nyomdzuk, te dwa w jednym, oznacza samo tylko lgnięcie do dualizmu, samo lgnięcie do poczucia jest coś i jest ja. W tym zawiera się również lgnięcie do doświadczenia medytacji, ale nie tylko, samo już dualistyczne lgnięcie też się w tym zawiera. Więc po umysł oczyszczony z tych trzech rodzajów zasłon jest mądrością równości, niamniejesie, mądrością równości. To znaczy tutaj rdzenny tekst mówi, jest równością. Nie używa tego słowa jesie, ale wiadomo, że chodzi o mądrość równości. I siła, uspokojeniem. Mając, czy będąc obdarzony, mając miłującą dobroć i wielkie współczucie, przejawia Sambhoga kaje i inne kaje, czyli chodzi o nirmana kaje. To znaczy, że po usunięciu zaciemnień, oczywiście umysł już nie jest splamiony i nazywa się ten stan mądrością równości. Dharma kaya, to znaczy, że natura umysłu, dharma kaya, będąc wolna od tych zaciemnień, ma w sobie, to jest jakby nieimmanentną cechą dharmakai, tą miłującą dobroć i współczucie. Wiemy oczywiście, że i to z innych kontekstów, tu nie powinienem za szeroko tego omawiać, bo zakładam, że naród słuchający tych wyjaśnień wie o tym, że istnieją różne etapy współczucia. Dla tych, którzy są początkujący na ścieżce,
to znaczy, którzy jeszcze nie wyszli poza dualizm, nie urzeczywistnili darmaty, natury zjawisk, które są na etapach ścieżki nagromadzenia czy zastosowania, my jesteśmy w stanie rozwijać mądrość, przepraszam, miłującą dobroć albo współczucie, oba mają te same trzy etapy, miłującą dobroć skupioną na czujących istotach, semcien dla mikte, skupioną na istotach. Jest to niedoskonała, bo obarczona dualizmem miłująca dobroć. Ja współczuję wam czujące istoty, czy ja mam wobec was miłującą dobroć, czyli życzę, żebyście wszystkie były szczęśliwe, żebyście miały przyczyny szczęścia. Ponieważ jest w tym dualizm, no to nie ma w tym zarówno pełnej nieustraszoności, bo zawsze pozostaje miejsce na jakieś takie obawy, jak za dużo pomogę innym, to ja na tym mogę coś stracić, mogę narazić się na cierpienie, nie ma pełnej nieustraszoności. I nie jest też całkowicie wolny od oczekiwań. Oczywiście próbujemy, uczymy się wolnej od oczekiwań miłości i współczucia, ale może być takiego, że no tyle im pomagam, a oni nawet nie podziękują, nawet tego nie docenią. Jednak dzięki praktyce tej miłującej dobroci rozluźniamy nasze lgnięcie do ja, moje, najważniejsze i umożliwia to, staje się to faktycznie warunkiem umożliwiającym to, żeby pustość stała się, urzeczywistnienie pustości stało się naszym doświadczeniem, nie tylko intelektualną grą. Im więcej współczucia, tym więcej zrozumienia pustki. I jak osiągnie się urzeczywistnienie pustości częściowe, dla tych, którzy częściowo urzeczywistnili pustkę, pojawia się ta miłująca dobroć, dosłownie ciela mikte, skupiona na darmach, na zjawiskach, ale sens jest taki, że to jest ta miłująca dobroć wypływająca ze zrozumienia pustej natury zjawisk. Rozumie się, że obiekt współczucia, współczujący, samo współczucie, obiekt miłującej dobroci i tak dalej, że są nierealne. Widzi się pustość, a jednak pojawia się współczucie wobec tych, którzy tego nie urzeczywistnili. Dlatego wręcz jest powiedziane, że jest to o wiele głębsze współczucie, bo to pierwsze, skupione na istotach, raczej skupia się na skutku, jakim jest aktualne cierpienie bólu. Ten drugi rodzaj współczucia skupia się na przyczynie, na niewiedzy, z której pochodzi całe to cierpienie. Jest przede wszystkim pragnieniem usunięcia niewiedzy. Oczywiście, że również doczesnego, chwilowego, doraźnego cierpienia i bólu, ale sięga głębiej. A dla tych, którzy w pełni urzeczywistnili pustość, jest tak zwane migme nigdzie, czyli współczucie wolne od obiektu. Budda nie ma pojęcia. Ja współczuję czującym istotom. To klasyczne porównanie to jest takie, że jest jak słońce, które świeci i po prostu świeci, bo to jest jego naturą. I nie rozróżnia, na tego świecę, bo on mnie lubi, na tego nie będę świecić, bo on mnie nie lubi. Na wszystkie istoty równo, jednakowo. Tak samo współczucie Buddy bezwysiłkowo, niekonceptualnie ogarnia wszystkie istoty. I kiedy tu mówimy, że w Dharmakayi jest zawarta miłująca dobroć i współczucie, to jest właśnie ta pozapojęciowa, czy też wolna od obiektu miłująca dobroć i współczucie. Ona właśnie przejawia się, ta miłująca dobroć i współczucie przejawia się jako aktywności foremnych kai. Miłująca dobroć i wielkie współczucie przejawia samboga kaje i tak dalej, to znaczy i nirmana kaje. Które są emanowane dla dobra innych. Niektórzy twierdzą, że osiągnięcie stanu Buddy jest podobne do wygaśnięcia w Hinayanie. A więc to urzeczywistnienie stanu Buddy, tak jak tutaj opisujemy, nie jest na takiej zasadzie, że była samsara, a nirwana jest wygaśnięciem, tak jak jest to opisywane w Hinayanie.
w Hinajanie jest opisywane, że kiedy się osiąga wyzwolenie, to ustaje pięć skand. Ustaje aktywność sześciu zbiorów świadomości. Jest to wygaśnięcie. Taki rodzaj, można powiedzieć, letargu. Jest się poza cierpieniem, ale jest to stan wygaśnięcia. Otóż stan Buddy nie jest takim wygaśnięciem, ponieważ ciągle przejawiają się aktywności dla dobra innych istot. Przejawia się foremne kaje. Gdyby ktoś spoczął tylko w tej skrajności wygaśnięcia, to jest to jak wygaśnięcie śrawaków czy pratyka buddów. Owoc praktykowania tej mniejszej ścieżki, prowadzącej tylko do własnego wyzwolenia. Dlatego to jest nazywane też często w tekstach wielką nirwaną Mahajany, w odróżnieniu od tej nirwany, która jest po prostu wygaśnięciem. Samsara jest przejawianiem się w ułudzie, nirwana jest wygaśnięciem. Stan Buddy, wielka nirwana Mahajany, jest poza błędami samsary i poza wygaśnięciem. Jest wolny od błędów samsary, wolny od pasywności wygaśnięcia, gdyż przejawia foremne kaje dla dobra istot. Przejawia pięć rodzajów, pięć aspektów mądrości pierwotnej. Dharmakaya jest oczywiście urzeczywistnieniem pustości, urzeczywistnieniem dla własnego pożytku. Foremne kaje są dla pożytku innych. I to właśnie z powodu miłującej dobroci i współczucia, z powodu przejawiania foremnych kaj, stwierdzenie, że stan Buddy jest jak wygaśnięcie, jest niewłaściwym stwierdzeniem. Następnie, w jaki sposób trzy kaje są trwałe? To jest temat, który częściowo jest łatwy, a w niektórych aspektach jest trochę trudniejszy do uchwycenia intelektualnie. Najpierw krótkie przedstawienie, ogólny sens, jak kaje są trwałe na trzy sposoby. Pierwotna mądrość jest trwała na trzy sposoby. Yeshe takpa. Takpa to jest trwałe, coś, co jest zawsze. W odróżnieniu od słowa, które często na lekcjach buddyjskich słyszymy, mi takpa, wszystko jest nietrwałe. W palijskim buddyzmie na pierwszej lekcji anicca, wszystko jest nietrwałe. A yeshe takpa sum, trzy rodzaje trwałości. Mądrość pierwotna, yeshe, ma trzy rodzaje trwałości. Sum yinte, pierwotna mądrość jest trwała na trzy sposoby. Rangshin takpa, trwałość jej natury, rangshin to jest własna natura, rangshin takpa, chichiku. Trwałość jej natury to dharmakaya. Junchi takpa, dżun jako strumień, junchi takpa, trwałość strumienia, longchi dzok, to jest sambhogakaya. Dżun michepa, nieprzerwaność strumienia. Może to nie jest ładne polskie określenie, nieprzerwaność strumienia, ale to jest takie bardzo dosłowne. Trudno nam było znaleźć inne słowo, które by zamiast opisu trzema słowami oddawało. Nieprzerwaność strumienia to nirmanakaya. Jin mi ciepej czulku yin. Otóż ta trwałość na trzy sposoby oznacza, że każda z trzech kai jest trwała. Dharmakaya jest trwała, to jest łatwe do zrozumienia. Nie ma w niej żadnej zmiany. Nic się w niej nie zmienia. Nie powstała kiedyś, nie jest tak jak normalne czy też zwyczajne, postrzegalne, złożone zjawiska. Jest tak, że każde z nich kiedyś powstało, jakiś czas istnieje, później przestanie istnieć. Kiedyś powstał ten pisak, jakiś czas trwa, kiedyś przestanie trwać. O każdym zjawisku można tak powiedzieć. Dharmakaya nie jest złożona, więc nie jest nietrwała. To jest stosunkowo łatwe. Dalej, trwałość jej strumienia to sambhogakaya. Strumień w tym kontekście oznacza ten strumień przejawiania się. Pustość umysłu to dharmakaya. Aspekt jasności, jasność, świetlistość, klarity, klarowność i tak dalej. Różne są próby tłumaczenia słowa salwa,
które oznacza właśnie tą zdolność przejawiania, bycia świadomym. Ten cały, ja to nazywam dynamiczny aspekt, chociaż cokolwiek ktoś rozumie pod słowem dynamiczny, ale że coś się dzieje, że nie tylko, że jest puste, tylko że umysł ma tę jasność, zdolność przejawiania i tak dalej. To przejawianie się, kiedy nie jest obarczone splamieniami, trzech rodzajów splamień, to jest sambhogakaya. I sambhogakaya jest trwała, ponieważ nie jest zjawiskiem złożonym. Nie powstała kiedyś. Zapytacie, kiedy powstała taka czy inna forma sambhogakayi? Nie, to jest poza czasem, poza takimi pojęciami, że kiedyś powstało. Wszystkie formy sambhogakayi jest ponadczasowe czy pozaczasowe, są zawsze. Sambhogakaya jest trwała, łatwe do zrozumienia. Trudniejsze do zrozumienia to jest, że nieprzerwaność strumienia. Strumień aktywności dla dobra zwykłych, czujących istot. Pojawiają się aktywności Buddy jako nirmanakaya, aktywności postrzegalne przez zwykłe istoty zmysłami teraz w tym świecie. I ten strumień aktywności nirmanakayi jest nieprzerwany, trwały. I to jest trudniejsze do zrozumienia. Jak to? Przecież Budda się najpierw urodził, potem nauczał, a potem przestał nauczać, odszedł w parinirwanę. I jak mówią, że to jest nieprzerwane? Otóż pojedyncze przejawienie się tu czy tam wygląda jak coś, co się pojawia i znika, ale jednocześnie rozgrywa się nieskończona ilość emanacji Buddy, nauczających w różnych czystych i nieczystych światach. I w końcu nirmanakaya to nie tylko, są kilka rodzajów nirmanakayi. Chogi tulku, tulku po tybetańsku to nirmanakaya w sanskrycie. Chogi tulku, najwznioślejsza nirmanakaya, to tak jak Shakyamuni czy każdy inny historyczny Budda, który ukazuje 12 wielkich czynów. Ale istnieją również na przykład emanacje w formie różnych nauczycieli. Sam Budda na krótko, zanim odszedł w parinirwanę, jak był pytany przez uczniów, na kim się mają oprzeć, na kim mamy polegać, jak ciebie nie będzie, sam Budda powiedział, będę się pojawiać w formach niezliczonych nauczycieli. Dlatego mamy tulku, tulku, tulku. Różne formy emanacji Buddy nauczają, kiedy tylko uczeń jest dojrzały, pojawia się nauczyciel. Z tego punktu widzenia w buddyzmie mówi się, że nie tylko buddyjscy nauczyciele, ale również nauczyciele innych religii, którzy uczą istoty, jak porzucać negatywne czyny, w jaki sposób rozwijać w sobie miłującą dobroć, współczucie, w taki sposób, który jest możliwy do zrozumienia przez te istoty. Nauczają tego również jako nauczyciele innych religii. Dlatego zawsze powtarzam, że w ducha nauk buddyjskich wpisany jest szacunek dla innych religii. Chociaż nie wszyscy buddyści to potrafią, ale ze mną na czele pewnie. Ale... Co więcej, przecież w takich tekstach jak Przewodnik po ścieżce Bodhisattwy, Bodhisattvacharya Avatara, Shantidevi, znajdujemy różne modlitwy, w których on mówi, abym odrodził się, stał się słońcem i księżycem tam, gdzie jest ciemno, obyłbym mostem, gdzie istoty potrzebują mostu. Tego rodzaju teksty są później interpretowane w klasycznych komentarzach do tego komentarza, do siastry, którą jest Bodhisattvacharya Avatara, że nirmanakaya może się pojawiać również jako posągi, jako stupy, jako nauczyciele, jako lekarze, pielęgniarki. Rinpoche zawsze mówił, kiedykolwiek na przykład jesteś w szpitalu, czy tam w jakiejś przychodni, masz pomoc od jakiegoś lekarza, lekarki, zawsze patrz na to, jak na aktywność Buddy, która ci pomaga. Niezależnie, czy on wie, że jest emanacją, tobie z punktu widzenia twojej praktyki kalkuluje się na każdego z nich patrzeć z wdzięcznością, jak ta aktywność Buddy, wtedy otrzymasz błogosławieństwo. To w ogóle już nie wpuszczajcie mnie w takie dygresje, ale to jest pytanie, tulkulogia stosowana. Tak. Czy ci wszyscy tulku wiedzą, że są różne rodzaje tulków w Zabonangidin,
tej głębokim wewnętrznym znaczeniu też są wyjaśnione różne rodzaje, różne poziomy tulku i niektórzy z nich kompletnie nie będą wiedzieć. Nawet zobaczcie, jeśli czytacie literaturę buddyjską czasami, jest nawet po polsku wydana Nauki Maciej Klabdryn, gdzie między innymi jest jej biografia, jak ona sama opisywana od początku jako emanacja prażnia paramity, ucieleśnienie wadża jogini, tary, wszystko w jednym, jak w wizji Tara do niej mówi, przecież ty jesteś prażnia paramitą, tyś, jak to ja? I sama w sobie nie mogła uwierzyć, że jest, bo w momencie, kiedy został, nazwijmy to, zapłodniony taki strumień świadomości jako taka emanacja, ona może funkcjonować jako po prostu taka istota spełniająca po prostu aktywność dla dobra istot. To jest temat, który dla nas takim zwykłym myśleniem jest trochę trudny do zrozumienia. Na ile są takie, gdzie na przykład takie opowieści, to już słyszałem, tu i ówdzie się tam gdzieś załapuje takie smaczki, jak gdzieś Situ Rinpoche na przykład, czy ktoś inny wspomina, że czasem może być tak, że świadomość jakiegoś bodhisattwy jakby wchodzi, miesza się ze świadomością zwykłej istoty, żeby ją pobłogosławić. Czasami odradza się jako taki zwykły człowiek po to, żeby nam pokazać, o zobacz, też był zwykły człowiek mający wątpliwości, a jednak pokonał to wszystko. On dał radę, to i ja dam radę. I się manifestują jako takie bardzo bliskie nam istoty, chorujące, mające problemy, a nawet stupy, posągi, też jako emanacje Buddy, bo w końcu sama nazwa stupa, w końcu po tybetańsku, ten, wsparcie dla ofiar. To jest po to, żeby istoty mogły okazywać szacunek przez pokłony, obchodzenie, składanie ofiar i miały szansę gromadzenia zasługi. Dharmakaya nie potrzebuje naszych ofiar, ale dla naszego dobra pojawiają się takie foremne kaje, żebyśmy mogli gromadzić zasługę, pokonywać swój egocentryzm przez na przykład okazywanie czci, pokonywać swoją dumę i dzięki temu będziemy mogli kroczyć ścieżką. I w ten sensie jeszcze tulku jako artyści, jeszcze rozmaite formy nirmana kai, czyli kiedy się odradza nawet jako różne zwierzęta. Ten nieprzerwany strumień aktywności, która pojawia się nirmana kaya tu, tam, poszczególne, można powiedzieć, pędy pojawiają się i zanikają, ale jako taki strumień aktywności jest nieprzerwany. Nirmana kaya nigdy nie ustaje. To jest ten trudniejszy do uchwycenia punkt. Że aktywność nirmana kaya nigdy nie ustaje, mimo że poszczególne, postrzegane przez istoty, poszczególne akty aktywności wydają się pojawiać, znikać, ale ciągle w różnych miejscach i ten strumień nigdy nie ma w sobie przerwy. Znaczenie trzech rodzajów nietrwałości i tu będzie właśnie to dalej porównane z trzema rodzajami trwałości. Trzy rodzaje nietrwałości. Dela mitakpa, nietrwałość. Mitak sumyite. Lodzie tongpa tokpa yin. Yowei togi takpa yin, ciedruk dudzie takpa yin. Istnieją trzy rodzaje nietrwałości. Po pierwsze, pustka wytworzona przez intelekt jest nietrwała. Intelekt lo. Czasami w niektórych tekstach czy kontekstach lo jako intelekt, siepa jako świadomość, sem jako umysł, bywają używane zamiennie, jako synonimy. I tutaj pustka wytworzona przez intelekt, przez to lo, ogólnie mówiąc przez umysł, zobaczycie, jakie będzie mieć odniesienie, jak porównamy to z trzema rodzajami trwałości. Dalej, yowei tok, czyli poruszający się namtok, poruszające się myślenie w yi. W końcu yi. Każdy, kto się uczył chociaż trochę tybetańskiego, wie, że yi to jest też określenie umysłu, ale w kontekście ośmiu zbiorów świadomości ewidentnie odnosi się do siódmej świadomości.
I ten rozproszony umysł, rozproszony w sensie poruszający się namtok, myślenie, które jest w yi, to yi to jest umysł, w sensie te procesy mentalne, siódma świadomość. Oraz cok dróg, sześć zbiorów świadomości, jako złożone, jako dudzie, czyli złożone, są nietrwałe. Czyli sześć zbiorów świadomości jest nietrwałe. No bo są złożone, wszystko co złożone jest nietrwałe, to jest podstawa buddyzmu. Aktywność umysłowa, cała ta mentalność, ta myślawka, którą określa taki zwykły, codzienny umysł, całe to myślenie, to jest siódmy aspekt świadomości. I to lo w tym przypadku odnosi się do umysłu i chociaż nie widzimy, nie doświadczamy teraz bezpośrednio dharmaka, jest ona czymś bardzo subtelnym. W końcu nawet nie wszystkich uczniów Budda uczył o istnieniu alai. Dopiero taką specjalną grupę wybitnie uzdolnionych uczył o alai. Teoretycznie to może by się dało wytłumaczyć, ale jak ktoś nie potrzebuje tego do praktyki, to po co mu mieszać nowymi pojęciami. Ale byli tacy, którzy właśnie w medytacji dochodzili do tych doświadczeń, które trudno było inaczej wyjaśnić, jak poprzez alaje. I w tym przypadku to lo, zobaczycie, że będzie się odnosić, okej, pustka wytworzona, bo na temat pustki, umysłu, alai, wytwarzamy pewne pojęcia. Oczywiście, że też przy okazji, jak ktoś sobie myśli, że zrozumiał pustkę, gratuluję, ale dobrego samopoczucia. Słowo zrozumiał, tokpa po tybetańsku znaczy, tak jak realized po angielsku, może oznaczać zrozumieć, ale można urzeczywistnić, żeby to się stało faktycznie moim doświadczeniem. Jedno z kryterium, które Tenga Rinpoche mówił, często się na niego powołuje, jest takie, że jeśli myślisz, że urzeczywistniłeś pustkę, a nie towarzyszy temu takie przemożne, takie nie do wytrzymania współczucie, to znaczy, że jest to tylko pustka stworzona intelektualnie. Więc dalej wyjaśnienie, w jaki sposób mądrość jest zasłonięta. In Chang, mimo, de la taksum yu, mimo że istnieją te trzy rodzaje trwałości, mi tak sumpo drimate, to są one splamione trzema rodzajami nietrwałości. Takpa sumpo jesieni, te trzy rodzaje trwałości to mądrość pierwotna. Mimo że istnieją trzy rodzaje trwałości, dotyczy to trwałości trzech kai. Mówiliśmy już o tym. Trwałość esencji, czy natura, to jest dharmakaya. Trwałość tego, jak myśmy to przetłumaczyli, żeby się trzymać tej samej, trwałość strumienia to sambhogakaya, a nieprzerwaność strumienia to nirmanakaya. Te trzy rodzaje trwałości, to jednak są one splamione trzema rodzajami nietrwałości. Nietrwałość sześciu zbiorów świadomości, nietrwałość tego poruszającego, rozproszonego myślenia z yi, czyli manas w sanskrycie. I wreszcie nietrwałość tej pustki rozumianej intelektualnie. Trzy rodzaje trwałości są pierwotną mądrością. Czyli jeżeli porzucimy lgnięcie do tych trzech rodzajów, lgnięcie do sześciu zbiorów świadomości jako do realnych bytów, porzucimy lgnięcie do pojęciowego myślenia, które bierze się właśnie z niezrozumienia natury sześciu zbiorów, pokonamy również czyste pojęcia na temat pustki i pustka stanie się naszym urzeczywistnieniem, to wtedy będzie to trzema kajami.
przez lgnięcie do tych, trzymanie się tych trzech rodzajów nietrwałości, sfabrykowanej w umyśle pustki i tak dalej, to z tego powodu nie przejawia się jesień, mądrość pierwotna. Dalej odrzucenie wątpliwości co do tego. No tu się zaczyna właśnie, czy też trwa cała ta dyskusja, jak rozumieć to wszystko. Otóż mutek dandang tsungminte nie jest to jak atman u tirtików. To znaczy ta natura Buddy nie jest jak atman dak, czyli atman u tirtików. Tirtikowie, mutekpa po tybetańsku, oznaczało ogólnie w terminologii buddyjskiej wszystkich tych, którzy wierzyli w istnienie trwałego, realnego ja. Puruszy, atmana. Czyli inaczej mówiąc, innowierców. Gdyż yici takdang matak cir nienrang shidang tsungminte zuku yinten kutincir semcien, a już poszedłem dalej, semcien lidang tsungminte zakcie ciedzi maci cir. Dlaczego nie jest to jak atman u tirtików? Ponieważ to pojęcie atmana wiąże umysł. I ci tak, to i jest związane, a natura Buddy nie wiąże. Jak to należy rozumieć? Słyszeliśmy, że natura Buddy jest dokładnie taka sama, jak w przypadku Buddów. Taka sama jest w przypadku czujących istot. Nie ma w niej żadnej zmiany. Więc można by zapytać, czy to nie jest to samo, co niebuddyjski pogląd mówiący o trwałym ja. Tak jak Purusza, który pozostaje niezmienny. Tak jak Atman w niektórych innych kierunkach hinduistycznej myśli. Ale trzeci karmapa wyjaśnia, że tak nie jest, ponieważ to pojęcie ja pochodzi z myślenia, pochodzi z umysłu, jest jakby osadzone w tej zdolności pojęciowego myślenia. I tutaj trzeba by znowu pewnie zagłębić się dokładniej w to, w jaki sposób Purusza czy Atman jest rozumiany właśnie w takich filozofiach jak Samkhya, ostatnio Zimą Kempo Isung poświęcił temu dosyć dużo czasu na te wyjaśnienia, w jaki sposób Purusza wraz ze zdolnością pojmowania jednocześnie w taki integralny sposób ma też cały sposób myślenia, rozumowania, postrzegania, czyli jest nierozerwalnie związany również z procesami myślowymi. Czyli w tym wypadku oznacza, że do tej afery jest wplątane całe pojęciowe myślenie, do afery zwanej ja, atman. A jeśli chodzi o naturę Buddy, to jest ona całkowicie wolna od pojęciowego myślenia. Jest puste samo w sobie. Natura Buddy jest pusta sama w sobie. Nie można powiedzieć, że jest istniejąca. Pusta, nie można powiedzieć, że jest istniejąca. Aczkolwiek z naszą zero-jedynkową logiką automatycznie przychodzi nam na myśl, aha, skoro nie jest istniejąca, znaczy, że jej nie ma, znaczy, że jest nieistniejąca. Ale tak nie jest. Mówiąc, że Atman nie jest istniejący, Budda nie mówi, że go nie ma. Podobnie, kiedy mówimy, że ja nie jest samoistnym, realnym bytem, nie zaprzeczamy temu, że przejawia się na poziomie tej prawdy pozornej względem, że przejawia się poczucie ja. Nie bylibyśmy w stanie funkcjonować, żyć w ogóle bez takiego centralnego zarządzania tym całym układem. Nawet najwyżsi urzeczywistnieni mistrzowie, o których mówimy, że osiągnęli stan Buddy, mówią, ja
was nauczam, chodźcie tutaj. Nawet Budda mówi, ja zapraszam was, uczniowie, usiądźcie. Różnica polega na tym, że my lgniemy do tego ja, podobnie jak do wszystkich zjawisk, jakby było jakimś realnym bytem. U niego nie ma najmniejszego lgnięcia. I w ten sposób natura Buddy nie jest związana właśnie poprzez to pojęcie ja. Ono go nie wiąże. Dlatego właśnie jest powiedziane, że to pojęcie Atmana wiąże umysł, a natura Buddy nie wiąże. Natura Buddy nie jest związana też z pojęciowym myśleniem. Jak nie jest to tym samym, co wygaśnięcie śrawaków i pratyka Buddów. Nie jest to jak wygaśnięcie śrawaków i pratyka Buddów. Wiecie, że śrawakowie i pratyka Buddowie to są dwa style, czy też dwa sposoby praktykowania ścieżki prowadzącej do własnego wyzwolenia. I może nie będę tutaj omawiać szczegółowo, jakby czym się różnią te ścieżki. Ogólnie mówi się, że istnieją dwa rodzaje osiągnięcia wyzwolenia z samsary. Są śrawaka arhatowie i pratyka Buddowie arhatowie. I tak jak wspominałem wcześniej, jest to ten stan, w którym ustają wszelkie rodzaje aktywności i sześć zbiorów świadomości zanika i tak dalej. Oczywiście istniały też w tradycji buddyjskiej takie poglądy, w niektórych szkołach Mahajany, istniały takie poglądy, że są takie wygaśnięcie na zawsze. W tekstach palijskich właściwie nie znajdujemy opisu, ja sam nie przestudiowałem wszystkich tekstów palijskich, ale tu się opieram na kimś, kto poświęcił dużo czasu na analizowanie tych tekstów. I twierdziła ta osoba, akurat nieprzeciętnie wykształcona kobieta, którą mam na myśli, twierdziła ta osoba, że nigdzie nie znajduje żadnego stwierdzenia, że nie istnieje stan Buddy. Jest to porównywane do tego, jak zanika cierpienie, tak jak zdmuchnięcie płomienia ze świecy. Nie ma żadnych opisów, co się dzieje potem, ponieważ jest to całkowicie poza możliwością pojmowania, ale nie ma nigdzie stwierdzenia, że potem nie ma nic, że jest to jak samo unicestwienie. Teksty Mahajany, niektóre opisywały, że jest to wygaśnięcie, to jest gorsze, to nie jest to, co stan Buddy, to jest takie wygaśnięcie na zawsze, ale w wielkich sutrach Mahajany, w szczególności tu przychodzi na myśl Sutra Lotosu, Budda opisuje, że jest to jak właśnie ścieżka, na której prowadzi się tych wędrowców, którzy nie mają odwagi wyruszyć w taką podróż, która wydaje się, podróż do miasta wyzwolenia, wydaje się dla nich za daleka. Nie, to jest niewyobrażalne. Wyzwolić wszystkie istoty przez nieskończony czas, to se nie da, to lepiej już nic nie robić. I po to, żeby prowadzić takie istoty, że stwarza ten przewodnik, już wspominałem w ten weekend, to magiczne miasto wyzwolenia, pokazuje im, że istnieje taka osiągalna dla was ścieżka, czy też ten owoc, który polega na wygaśnięciu. Oni dochodzą do wyzwolenia, grube emocjonalne zaciemnienia są osunięte, pozostały subtelne zaciemnienia niewiedzy. W tej sutrze wyjaśnia Budda, że w tym stanie nirodha, w takim stanie wygaśnięcia, przebywają oni przez 80 kalp. I później umysł Buddy przenika ten stan, bo dharmakaya wszystko przenika. Nawet najwyżsi bodhisattwowie nie są w stanie tego stanu wygaśnięcia przeniknąć. Ale umysł Buddy przenika ten stan, budzi tych, których czas dojrzał, budzi ich z tego stanu, pojawia się przed nimi swoim świetlistym ciałem, mową mówi, o mnisi, nie ukończyliście jeszcze ścieżki, ale teraz owoc jest w waszym zasięgu. I ponieważ mieli doskonałe samadhi, zero emocjonalnych splamień, nie mają już rozproszenia, perfekcyjne samadhi, wielkie nagromadzenie mądrości, to wchodzą na ścieżkę bodhisattwy i jak to się mówi językiem naukowym, śmigiem dochodzą do stanu Buddy. Ale w porównaniu z tym, jak normalna ścieżka bodhisattwy trwa trzy kalpy,
to te 80 wielkich kalb wydaje się niesamowicie ścieżką naokoło. I dlatego tych, którzy weszli na ścieżkę bodhisattwy, zniechęca się do tego, do kroczenia tą ścieżką. Natomiast nie jest tak, w końcu to była nauka Buddy i nie jest to jakaś nauka błędna, pułapka dla niektórych, tylko po prostu dla tych, którzy nie są w stanie bezpośrednio wejść na ścieżkę bodhisattwy. A w tym wypadku nie jest to jak wygaśnięcie śravaków i pratyka buddów, gdyż przejawia wszystkie właściwości foremnych kai. Czyli nie jest to ten stan pasywnego wygaśnięcia. Nie, oni są na stanie arhata i pratyka buddy, nie na stopniu bodhisattwy. Nie weszli na ścieżkę bodhisattwy. Jak nie jest to tym samym, co ciała czujących istot. No bo w takim razie te foremne kaje, nirmana kaje, tak jak Buddy, Shakyamuniego czy inne nirmana kaje się przejawiają, więc można myśleć, że są jak zwykłe ciała czujących istot, mające karmiczne uwarunkowania. Na ten argument trzeci karmapa mówi, semcien li to jest ciało, semcienów, ciało czujących istot, dang tsung, równe im minte. Nie jest to jak ciała czujących istot. Zakcie cięci maciecir, gdyż nie pojawiają się ze splamionych warunków. Zakcie to są splamione warunki, którymi to były różne czyny wykonywane pod wpływem kleś, pod wpływem niewiedzy i tak dalej. Takie ciała nirmana kaje nie pojawiają się na skutek tych splamionych warunków. Pojawiają się na skutek wyrażanych wcześniej modlitw na ścieżce bodhisattwy, obym po osiągnięciu stanu Buddy był w stanie emanować takie i takie i te czyste życzenia, które też stanowią o wielkim nagromadzeniu zasługi, sprawiają, że później, mówiłem o tych trzech czynnikach dharmakaya, że z dharmakai wyłaniają się stosownie do potrzeb, do otwartości umysłu czujących istot, pojawiają się takie lub inne aktywności nirmanakai, również dzięki mocy tych poprzednich życzeń. Bardzo ważny punkt. Znaczenie niepowracania. Nie ma w tym już powracania, gdyż to, co jest, manifestuje się w pełni tak, jak jest. Cirla dokpar midziurte, yinla yishin nindziur cir. Nie ma powracania w tym sensie, że kiedy urzeczywistni się naturę Buddy, widzi się prawdziwą naturę zjawisk, a więc nie ma już żadnej przyczyny, żadnego powodu, dla którego miałyby pojawić się ponownie klesie. Widząc, że wszystkie zjawiska są puste, kiedy się przejawiają, nie ma żadnego powodu, dla którego miałoby powstać lgnięcie do tej iluzji i nie ma powodu, dla którego miałoby powstać pomieszanie, dla którego miałoby powstać czy też ułuda, a z niej miałyby powstać emocjonalne splamienia, karma i tak dalej. Więc raz osiągnąwszy przebudzenie, nie można utracić go. Nie można znowu być zepchniętym przez kogoś w samsarę. Oczywiście, jeśli rozumiemy przebudzenie w ten sposób jako stan Buddy, a nie tak jak czasami w niektórych grupach buddyjskich zachodnich, słowa oświecenie używa się dla jakichś może wczesnych etapów, jakichś doświadczeń czy jakiejś wiedzy. Piję do tego, że pamiętam dawno temu w jednej polskiej sandze był ktoś, kogo uznano za oświeconego mistrza, ale później jego działania okazały się co najmniej kontrowersyjne i zebrała się Rada Sangi i postanowili, że jednak nie jest oświecony. Można powiedzieć, odebrali mu oświecenie i prawo nauczania. Więc to nie jest tak, że jak się osiągnie oświecenie czy przebudzenie, to można go już później utracić. Ale w tym wypadku słowo oświecenie czy przebudzenie rozumiemy po prostu inaczej.
kiedy urzeczywistni się Dharmakaya, urzeczywistni się naturę Buddy, urzeczywistni się prawdziwą naturę zjawisk, nie ma już powracania. Co więcej, to nie tylko ze stanu Buddy, nawet dużo wcześniej na ścieżce bodhisattwy, kiedy już po prostu widzi się pustą naturę zjawisk, nie ma miejsca, żeby powróciły splamienia. Dlatego istnieje taki stopień, takie miejsce, z którego już nie ma powracania, jest już tylko ścieżka wyżej. Dlaczego? Gdyż to, co jest, czyli natura Buddy, manifestuje się w pełni takie jest. Widzi się tę naturę Buddy, widzi się naturę wszystkich zjawisk, dlatego nie ma już powracania. To jest bardzo istotne, że nie ma utraty stanu Buddy. Z jakiego stopnia bodhisattwy? Tutaj różne tradycje różnie mówią. Istnieją takie teksty, że od pierwszego stopnia bodhisattwy, ale też istnieją te klasyczne wyjaśnienia, które mówią, że na ścieżce zastosowania, kiedy mamy cztery etapy. Ciepło to oznacza, to nie jest ciepło w sensie takiego jak ciepło od świeczki, tylko tak jak na przykład bawimy się w chowanego. Ciepło znaczy, że blisko, jeszcze nie widzisz, ale już, czy tak jakby na przykład ślepiec zbliżał się do ognia, jeszcze nie jest w stanie zobaczyć, ale już czuje, że jakieś ciepło zbliża się. Próbuje się medytować na naturę umysłu, na naturę zjawisk. Jeszcze nie widzi się bezpośrednio pustości, ale już ciepło już się zbliża. Drugi etap, szczyt, bo wtedy trzeba całą gorliwość doprowadzić do szczytu. Nigdy wcześniej nie trzeba było tak wiele gorliwości i w tym wypadku to już nie dotyczy tylko działań ciała i mowy, tak jak wcześniej gorliwy w szczodrości, w etyce. Tu głównie ta wewnętrzna dyscyplina, żeby stale nie ulegać ułudzie, tylko próbować ciągle zobaczyć naturę umysłu. Trzeci etap to cierpliwość, bo próbuje i jeszcze nie dostignął, i jeszcze cierpliwie próbować. Czwarty etap, najwyższa światowa dharma, bo to jest ten maks, który można osiągnąć, ale jeszcze nie będąc poza samsarą, jeszcze zanim się osiągnie ścieżkę widzenia, czyli pierwszy stopień bodhisattwy. I powiedziane jest, że pomiędzy drugim a trzecim stopniem, jak ktoś osiągnie ten trzeci stopień, to już jest, nie ma spadku, nie ma powracania. Już na ścieżce zastosowania. No, między drugim a trzecim jest ta kreska między. Nie stopniem tego, tym etapem ścieżki zastosowania. Przed pierwszym stopniem jest ścieżka zastosowania, która ma te cztery etapy i między drugim a trzecim, że jest ta granica, przy której już się nie spada. Ale są też takie teksty, które mówią, że od pierwszego stopnia bodhisattwy już nie ma upadku. Dalej, jak splamienia już się nie pojawią. Drima dangwa tenme de tade kintok dralwej cyr. Nie ma już pojawiania się splamień, gdyż jest się wolnym od wszelkich pojęć oddzielności. Jest się wolnym od wszystkich kintok, czyli namtok, bycia oddzielonym. Oddzielonym od stanu Buddy, oddzielenia od tego, że zjawiska nie są mną. Wszystkie, widzi się, że wszystkie zjawiska są przejawem umysłu. W szczególności tutaj, gdy urzeczywistni się naturę Buddy, to już nie mogą się pojawić zaciemnienia, bo zaciemnienia pojawiają się z powodu lgnięcia do realności zjawisk. Lgnie się do zjawisk, w związku z tym automatycznie niektóre z nich wydają się mnie ochraniać, pomagać mi, sprawiać mi przyjemność, więc się do nich lgnie. Te, które mnie zagrażają, w poczuciu ja, mogą mnie zniszczyć, to tych nie chcemy. Ponieważ widzi się, że nie ma zjawisk innych od umysłu, nie ma już powodu, dla którego miałyby się pojawiać te zaciemnienia. Przez urzeczywistnienie natury Buddy jest się całkowicie wolnym od lgnięcia i to nie znaczy, że zjawiska przestaną się pojawiać, tylko przestanie się pojawiać lgnięcie i odrzucanie. Dlatego nie będzie już splamień.
W kontekście tego wszystkiego, co powiedzieliśmy po raz enty, powtórzę sławetny cytat z Tilopy, który mówił na ropie: nie zjawiska wiążą nas w samsarze, ale nasze lgnięcie do nich, na ropo. I urzeczywistnienie, wyzwolenie nie oznacza, że musimy zniknąć wszystkie zjawiska, tylko porzucić lgnięcie do nich jako do realnych. I podsumowanie sensu. Decir, dlatego semni, nie tylko sem, ale semni, to nie ten sam w sobie, umysł sam w sobie, sam umysł, sangjeddi, to umysł sam w sobie jest Buddą. Datar yi, teraz jest, ciang ma się so, jednak nie jesteśmy tego świadomi. Umysł sam w sobie jest Buddą. Dlatego mówi się, nie szukaj Buddy gdzieś na zewnątrz. Oczywiście jako początkujący potrzebujemy tak zwanego schronienia przyczynowego. Przyjmuję schronienie w Buddzie, on jest mędrcem, który naucza. Przyjmuję schronienie w Dharmie, w Sandze. Ale faktycznie to umysł jest Buddą. Jak się to urzeczywistni, to można wtedy jak Milarepa śpiewać. Nasz własny umysł jest Buddą. Jeśli szukasz Buddy gdzieś indziej, nigdy nie znajdziesz. Nasz własny umysł jest lamą. Nie szukaj innego lamy niż umysł. Ale żeby to urzeczywistnić, musimy najpierw przyjmować schronienie w Buddzie, rozwijać oddanie dla lamy, co do którego mamy przekonanie, że w istocie on jest przejawem Dharmakayi. Jest Dorje Changiem. Dlatego w Guru Jodze, w Nyndro, we wszystkich innych praktykach nie myślimy o nim jako o człowieku, tylko wyobrażamy sobie, to Dorje Chang jest przede mną. Pojawił się w skórze człowieka, bo inaczej nie potrafię tego zrozumieć. A to mój lama jest Dorje Changiem. Uzyskał to urzeczywistnienie od swojego lamy, aż do Dorje Changa na samym szczycie linii, gdzie Dorje Chang to Dharmakaya, to natura mojego umysłu. Najpierw rozwijamy sztuczne oddanie. Muszę mieć oddanie dla lamy, obym we wszystkim, co robi, zobaczył, że to, co lama robi, jest wolne od błędu. Obym zobaczył, że jest to aktywność Dharmakayi. Modlimy się, rozwijamy oddanie, aż w końcu dzięki temu oddaniu rozwiniemy tak czyste oddanie, że stanie się ono jednoupunktowione. Sprawi się, że zniknie wszelkie rozproszenie, inne emocjonalne splamienia. Będziemy w pełni pochłonięci tym, Dharmakaya obdarza mnie błogosławieństwem, rozpuszczą się splamienia naszego umysłu i urzeczywistnimy wewnętrznego lamę. I to, że nasz umysł jest lamą i że nasz umysł jest Dharmakayą, ale to oddanie dla lamy linii jest konieczne, aby urzeczywistnić wewnętrznego lamę. I kiedy już to urzeczywistnimy, to tak jak Milarepa w tych podsumowujących naukach podczas pożegnania z Gampopą mówił: pamiętaj, nawet gdy urzeczywistnisz, że twój umysł jest Buddą, nigdy nie porzucaj oddania dla swojego Vajra mistrza. Zawsze medytuj, że on jest nad głową albo w sercu, módl się stale do niego. I jeszcze kilka tego rodzaju porad. Nawet gdy urzeczywistnisz oczyszczenie wszelkiej karmy, nigdy nie rezygnuj nawet z najmniejszej okazji zrobienia czegoś dobrego. I tak dalej, szereg przepiękne nauki. W każdym razie nasz umysł jest Buddą, ale żeby to urzeczywistnić, musimy oprzeć się najpierw na zewnętrznym schronieniu. Bo teraz nie jesteśmy, mimo że tak jest już teraz, to nie jesteśmy tego świadomi. I żeby pokonać te trzy rodzaje zaciemnień, te trzy rodzaje przywiązania do myślenia, że nasze ciało jest trwałe, że i tak dalej, pamiętacie, czy też cztery rodzaje trwałości. Musimy, żeby to urzeczywistnić, musimy praktykować ścieżkę. Teoretycznie minęła godzina, ale pozwolę sobie jeszcze 5-10 minut. Tak właśnie, bardzo słusznie, ponieważ Joasia musi wyjechać,
Dlatego poprosiła do końca, przez tych kilka minut, do końca dam lung do całości i wtedy będzie mogła sobie już dosłuchać tych wyjaśnień. Pokrótce, wykorzystam tych kilka minut, w Mahajanie mówi się, żeby mieć przekaz nauk, potrzebne lung, czyli błogosławieństwo samego tekstu. Lung jest przekazem ustnym, to znaczy słyszał ktoś lung, może powtórzyć, tak jak powtórzy słowa Buddy dokładnie. W Mahajanie jest tak, że każdy, kto otrzymał lung, może go dać dalej. W Vajrayanie mówi się, że powinien być z tym jakiś rodzaj doświadczenia, urzeczywistnienia. Ale ogólnie lung jest błogosławieństwem, dlatego że ktoś właśnie posłyszał słowa Buddy, przekazuje dalej bezbłędnie tak samo te słowa Buddy. Jest to błogosławieństwo mowy. Natomiast ustne objaśnienia mówią, w jaki sposób to praktykować, żeby to urzeczywistnić. Dlatego jest to głównie błogosławieństwo umysłu. I w Mahajanie przekaz to są te dwa rodzaje, lung i objaśnienia. W Vajrayanie pełen przekaz składa się z trzech części. Dochodzi do tego jeszcze wang, czy wangkur, abhisheka, przekaz mocy. I on głównie, przekaz mocy, oczyszcza pięć skand, czyli też jest powiedziane, że głównie daje błogosławieństwo ciała. Lung mowy, tri umysłu. Przekaz jest pełen, kiedy ma się wszystkie te trzy. Ale jesteśmy w Mahajanie. Ten tekst jest esencją najwyższych nauk Mahajany. Także dalej kontynuuję. Gance tong pa de yice, jita jala ca wadang, migla rabrik si wartar. Sanje senda yeshe la yeda mepar, mi jido dampe dindu che cheme chire deni duni drilwar me kashin, sanje deshin te senje danye, senye che chire paril cheme perhanshin, nyangen de pangme, de chire de jeng, impar tong kinchen yeshe che yul yil. Tra chire te pe yul yin la, den dan che na sam pe min che ni sap che re jin den pe gom pa la so yul ma yin rang re ye she che yul te ran jo de pe den dan che che ma chon de ma tok pe ji pa kor we jam sor cham tum pa chem po jam pa lian jam pa chen re zig wang gi tu ye ran jong dor je dri Droke sanje nimpo di tarachin ma nor she pa sho sanje chi nimpo ten la bampa dorje tekpe nimpo je so. Powiem, że istnieją dyskusje wśród uczonych i wśród wielkich lamów na temat lungu, na ile musi się słyszeć bezpośrednio głos, na ile głos, który na przykład jest wzmocniony przez głośniki i ktoś go słyszy, a nie słyszy bezpośrednio stąd. Znam takich, jeden z moich zachodnich przyjaciół się wychował w takiej, mam nadzieję, że nikogo nie urażę, w takim pozytywnym znaczeniu, w takiej stajni, tak jak się mówi, że ktoś z tej stajni pochodzi, to jest dobry. O ludziach też tak się mówi, nie? Pochodzi z takiej stajni, gdzie go uczyli, że musi być na tyle blisko, żeby słyszeć ten lung. I są takie. Z drugiej strony znamy takie historie, jak na przykład 16 Karmapa bardzo chciał uzyskać pewien lung, którego nikt z jego otoczenia, z jego lamów, nauczycieli nie mieli. Miał go jedynie poprzedni Sandzie Niempa Rinpoche, który zresztą pamiętacie pewnie, że był starszym bratem Dilgo Cięce Rinpoche i jego nauczycielem na odosobnieniu Drupinem i w ogóle był wybitnym lamą. Ale był niesamowicie skromnym, mimo że Karmapa go prosił o ten lung, że po prostu nie wchodzi w grę. Karmapa jest moim guru i nie mogę ja mu dawać przekazów. On jest nad moją głową i nigdy nie będzie tak, że ja będę nauczał Karmapę. Więc nam to Ato Rinpoche opowiadał, który jeszcze wtedy mieszkał w Rumteku, to było na samym początku, zaraz po emigracji.
I jak zrobić? Karmapa wybrnął z tego tak, że inna grupa młodszych tulku, młodszych lamów poprosili, za sugestią Karmapy poprosili o ten lung, a Karmapa siedział w pokoju obok i po kabelku z głośniczka słyszał ten lung i go też otrzymał, mimo że na sali byli obecni sami tylko niżsi rangą i w ten sposób mógł dostać ten lung. Pamiętam, jak na przykład też mamy, bo to jest tak, że po śmierci któregoś z dzierżycieli linii dopiero wtedy dopisuje się modlitwę do jego kolejnej inkarnacji. Normalnie jak mamy modlitwę do linii przekazu, to jest mój rdzenny lama i póki jest żywy, to jest rdzenny lama, nie ma specjalnej po imieniu modlitwy. I po odejściu 16 Karmapy Shama Rinpoche napisał takie dodatkowe 4 linijki w Guru Jodze w Nyndro, które są zadedykowane 16 Karmapie. I Tenga Rinpoche to jeszcze w 80-tych latach, niedługo po tym, jak to miało miejsce, opowiadał nam w Niemczech, jak był poproszony o lung do tych właśnie 4 linijek. Mówi, no tak to było, że w Singapurze byłem, poprosili mnie o to, no ale ja nie miałem tego lungu, ale wiedziałem, że w tym czasie Shama Rinpoche jest w Hongkongu. Tam nowoczesna część świata, wtedy to już zaczynały w 80-tych latach, tam już techniczne nowinki były lepsze. Z Nepalu się dodzwonić gdzieś to byłoby bardzo trudno, ale z Singapuru do Hongkongu zadzwonił i przez telefon Shama Rinpoche, proszę, mój guru, daj mi proszę lung. A Shama Rinpoche, ale ja nie pamiętam, co napisałem. W związku z tym to było tak, że Tenga Rinpoche mówi, że mu fragment po fragmencie dyktował Shamarpie i wtedy Shama Rinpoche dawał mu lung do tego testu. Czyli było to na odległość. Ba, w XIX wieku znane historie, jak wiele nauk groziło zaginięciem i wielki Jamyang Chinze Wang po Jamgokongtru Lodro Taye i inni lamowie wtedy byli w sercu tego ruchu niesekciarskiego Rime i duża część ich aktywności sprowadzała się do tego, żeby nie dopuścić do zaginięcia różnych linii przekazu. Dlatego na prośbę jego przyjaciela, a jednocześnie nauczyciela, Jamyanga Chinze Wangpo, Jamgokongtru ułożył tych 5 wielkich skarbnic, które zawierają nauki różnych linii. Niektóre nauki, niektóre linie okazało się, że jeśli chodzi o lung, nie mogli nigdy w całym Tybecie znaleźć kogoś, kto miałby przekaz. Była tylko pewna starsza, niepiśmienna kobieta, ale miała taki lung. Więc siedział przed nią Jamgokongtru, recytował jej fragment po fragmencie i ona powtarzała wtedy lung, który miała. I w ten sposób linia przekazu została zachowana. Na przykład jak w 2000, chyba to był 8 rok, już nie pamiętam teraz, 7, 8 jakoś tak, byliśmy w Hiszpanii, gdzie rok wcześniej Tenga Rinpoche dał przekaz całej linii Shangpa Kadziu, wszystkie abiszeki, a rok później, czy 2 lata później, Sandzie Niempa Rinpoche dawał lung do wszystkich. I była już część ludzi na 3-letnim odosobnieniu, nie mogli przyjść do świątyni, wysłuchać lungu. I Rinpoche dał zgodę, że mieli wtedy przerwę w medytacji, tylko po to, żeby otrzymać, no to w końcu ośrodek praktyki Shangpa, żeby otrzymać, to mieli nie tylko głośnik, ale nawet obraz. No jest to duży, wiele hektarów ma ten ośrodek. Przynajmniej tak na oko to ze 3 kilometry to było oddalone od miejsca w świątyni. I ponieważ Rinpoche mówił, bo jest ta intencja, a oni nie powinni przerwać, to otrzymują lung. Czyli tu już mamy coś takiego. W Katmandu bardzo często, czy w Rumteku, jak są te wielkie przekazy, parę tysięcy osób, a w głównej świątyni mieści się kilkaset, reszta siedzi na zewnątrz, nie widzi Rinpoche'ego, tylko przez głośniki otrzymuje przekaz. I tu są współczesne dyskusje, jak na przykład Dalai Lama czy Karmapa udzielali nawet abiszek przez internet, a niektórzy starsi lamowie nie. Przez internet to nie ma opcji, żeby zadziałało. A niektórzy mówią tak, póki jest to na żywo, a inni mówią, ale jak masz czyste oddanie i później tego wysłuchasz, to też będziesz mieć abiszekę. Są dyskusje. Ja wiem, że na pewno mój guru, teraz Tengi Rinpoche, nie mam jak zapytać,
Yangtze Rinpoche będzie robił to, co mówi Sandzie Niempa Rinpoche. W przypadku Sandzie Niempa Rinpoche jest jasne. Jak ktoś z moich lamów da abiszekę przez internet, przestaje być moim uczniem i przestaje być bęciem. Więc dopóki Rinpoche by nie powiedział, masz to zrobić, niedoczekanie. Ale teraz pytanie, czy jak na przykład ktoś takiego nagrania wysłucha, czy ma lung, czy nie ma lungu. W tym wypadku, jak to nie na żywo, nie z intencją, trzymam się po prostu swojego nauczyciela. W przyszłości ktoś chce lung, chociaż sorry, łatwiej by mi było, Mata, wysłuchaj te nagrania. Sam na siebie bicz kręcę i zadaję sobie pracę, ale trudno. Ktoś chce wysłuchać nauk, bo nie mógł wziąć w nich udziału. Nie to, że mu się nie chciało. Tenga Rinpoche też to bardzo jasno mówił. Jak ktoś naprawdę chce, ale nie mógł, to miał tą intencję, wysłucha później nagrań, to ma błogosławieństwo. A jak tak sobie, a nie, ja sobie później wygodniej siedząc w fotelu, sobie co tam, nie muszę tego wysiłku, nie muszę jechać. Według Rinpoche'ego nie ma tej inspiracji, która jest przekazana, nie ma błogosławieństwa. Czemu? Ponieważ błogosławieństwo przepływa z umysłu w umysł. Musi być świadomość, a wszelkie systemy nagrywania są tylko mechanizmami, które nie mają świadomości, więc nie są przekaźnikiem błogosławieństwa w ten sposób. Taka jest opinia Rinpoche'ego.